Myśląc o moim mieście, moim rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim, nigdy nie sądziłem, że podczas Euro 2024 stanie się ono miastem wiralowym, mimo że leży bardzo blisko granicy. Znane z najbrzydszego obiektu architektonicznego, znane z Bartosza z Marzlika i znane z tego, że schody prowadzą donikąd, okazało się, że gdzieś prowadzi nasza strefa kibica. I taki oto filmik lata od wczoraj po internecie, gdyż fani Turcji i Gruzji podczas wczorajszego meczu mieli lekką spinę, a zwłaszcza po meczu. Chyba nie spodobał się Gruzinom wynik, jaki padł w tym meczu. No bo 2-3-1 wygrała Turcja. No niestety, jak widzimy tutaj w tej sytuacji, pięści poszły w ruch i nie wiem, kto wygrał, nie wiem, kto był po której stronie, bo nie byli oni ubrani w swoje barwy. Natomiast Gorzów Wielkopolski, moje miasto, moja strefa kibica, stała się popularna. Jestem taki dumny. Swoją drogą wybiorę się na tą strefę kibica prawdopodobnie na ostatni mecz Polska-Francja i wtedy pokażę wam, gdzie doszło do tego. Mam nadzieję, że ja nie dostanę po mordzie, chociaż czasami mi się należy. Może nie po bójce, ale po dosyć ciekawej nocy na pewno obudził się angielski fan na stadionie. To pewnie też już widzieliście, który o 3-4 w nocy wstał, obudził się, patrzy, a on jest na pustym stadionie, który już wszyscy opuścili, a nikt go tam nie znalazł. Chłop po prostu napił się, zasnął i obudził się na stadionie. No, to jest przygoda życia. Można powiedzieć, że naprawdę pytanie bardziej, co zrobili jego kumple? Jak mogli zostawić jego w tym miejscu samego, bez wsparcia. Nikt o niego nie pytał, chyba że wszyscy poszli w taki melanż, że po prostu o tym nie myśleli. Ważne, że Anglia wygrała, ważne, że Anglia no, na razie ma ten 3 punkty, chociaż nie jest to na razie dla mnie najlepsza drużyna mistrzostw. Wczorajszy mecz Portugalii z Czechami to też był ciekawy przypadek. Czechy zaczęli prowadzić, Portugalia koniec końców wyszła na prowadzenie 2-1 i zgarnęła 3 punkty, ale myślę, że wszyscy od pierwszej minuty, słuchając Dariusza Szpakowskiego, zastanawialiśmy się, kim jest ten cudowny Lyon biegający po lewym skrzydle w Portugalii. Okazało się, że jest to Rafael Leão, ale okazuje się, że jest to poprawna wymowa nazwiska, chociaż sam Rafael Lyon wypowiada się o swoim nazwisku. Sono Rafaelia. Kto ma rację? Nie wiem. Dariusz Szpakowski zawsze w moim sercu. Zwłaszcza, że komentował mój mecz Euro. Brudy! No to teraz po pierwszej kolejce czas na moje podsumowanie, jeżeli chodzi o według mnie najlepiej prezentującą się drużynę, najgorzej prezentującą się drużynę, trochę rozczarowanie, trochę czarnego konia, no i o bramkę, którą dla mnie była najładniejsza. Paru kandydatów na najładniejszą bramkę było, zwłaszcza wczoraj, mimo że były tylko dwa mecze, ale wydaje mi się, że nowy nabytek Realu Madryt, no może nie najnowszy, ale Arda Güler z tą bramką z lewej nogi, kiedy to pięknie podkręcił i dał w ogóle zwycięstwo, no tą bramką tak naprawdę, bo później konsekwencją tego była ta trzecia bramka, gdzie bramkarz przeciwnej drużyny był w ich polu karnym, dzięki temu mogli strzelić bramkę, natomiast bramka tego Arda Gülera to jest naprawdę coś pięknego i na razie gol według mnie mistrzostw. To teraz podsumowujmy największego pechowca i najgorszego gracza pierwszej kolejki i... Szczerze, no trochę mi go szkoda, trochę nie, zwłaszcza, że strzelił dwie bramki, tylko że strzelił je po spalonych lakaka, no po prostu jak nie idzie, to nie idzie, no i przez niego też Belgowie nie zdobyli punktu w pierwszym swoim meczu, ale naprawdę no, dwa razy po spalonym, znaczy raz po spalonym, drugi raz ta ręka, której on nie ma, był pewny, że jest bramka, a tu dupa. Na szczęście najgorszą drużyną mistrzostw do tej pory raczej nie będzie reprezentacja Polski. Myślę, że większość kibiców po tym, jak się zaprezentowali, liczy na dużo już w piątek, już w spotkaniu z Austrią, na którym będę. Jeżeli będziecie mnie gdzieś widzieć, jeżeli wybieracie się na ten mecz, śmiało podchodźcie, zbijajmy sobie pionę i kibicujmy reprezentacji Polski. Natomiast moim zdaniem no, najgorsza drużyna pokazała się w pierwszym meczu, tak jak najlepsza, jedna z najlepszych drużyn pokazała się w pierwszym meczu. Reprezentacja Niemiec dla mnie po pierwszej kolejce najlepszą drużyną, może gdzieś razem z Hiszpanią, a najgorszą drużyną zdecydowanie Szkocja, która no, co prawda strzeliła bramkę, ale to bardziej Niemcy strzelili bramkę Rudigerem niż sama Szkocja strzeliła tą bramkę. Oczywiście jedno z większych rozczarowań to brak zwycięstwa reprezentacji Belgii, no ale na ten moment te mistrzostwa na pewno są ciekawe. Ciekawym trendem też a propos takich wiralowych rzeczy stało się to, że kibice drużyny przeciwnej Włoch podchodzą do nich ze spaghetti
spaghetti, łamią spaghetti na ich oczach, pewnie serce niejednego Włocha się łamie, ale tak samo przed Francuzami bagietkę ludzie łamali, więc no, są to oczywiście uroki mistrzostw, trochę zabawne, ważne, żeby się nie bili, tak jak kibice Turcji i Gruzji w Gorzowie. Chociaż na stadionie też podobno się bili. Oczywiście, wracając jeszcze do wiralowych rzeczy, która mi się przypomniała na sam koniec, nie można zapomnieć o poszukiwaniu kozy. Nie chodzi mi o kozę sport, tylko kozę w nosie, naszego ostatniego rywala, trenera naszego ostatniego rywala. No co ja mogę powiedzieć? Od lewa mógłby się uczyć, chociaż już może niedługo przerośnie mistrza, bo wyglądało to naprawdę profesjonalnie, kiedy szukał, wycierał i zjadał. Czekamy na kolejne mecze, kiedy wy już oglądacie, to rusza druga kolejka, będzie dużo wiadomo, kto na pewno awansuje, kto będzie walczył o trzecie miejsce. No raczej jeszcze żadna drużyna się nie pożegna z mistrzostwami, nawet mając 0 punktów w ostatniej kolejce, można matematycznie awansować, wygrywając wysoko i mając ten bilans na plusie, bo przypominam, że 4 najlepsze drużyny awansują z najlepszym bilansem z tych grup, więc liczymy, że to będzie Polska. W piątek mecz Polska-Austria, trzymamy kciuki, no i to tyle. Mam nadzieję, że takie podsumowanie kolejki za tydzień też wam zrobię, w sensie po tych meczach drugiej kolejki. Jeżeli chcecie, zostawcie łapkę w górę, w komentarzu, jeżeli o czymś zapomniałem, trzymajcie się, cześć!